Siemandero ziomeczki, jestem Alimitrox i jak widzicie po miniaturce i po nazwie odcineczka, właśnie w dzisiejszym odcinku wybiła ta godzina, czyli 18 kwietnia, czyli równy rok odkąd zacząłem regularnie nagrywać dla was Minecrafta i czekałem na to rok, żeby właśnie nagrać ten odcinek dla was. Nie będę mówić, że to jest specjal, że to jest jakiś najważniejszy odcinek na moim kanale, ale na pewno jakąś cząstkę w sercu on wzruszył w moim właśnie kanale. Dużo się zmieniło, odkąd zacząłem nagrywać Minecrafta i dlatego chciałem nagrać ten odcinek, bo to, co właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, to wszystko, co tu się dzieje, to jest rodzinka MC. Ale nie od tego się zaczęło tak naprawdę i chciałbym wam przypomnieć, od czego się zaczęło Minecraft u mnie na kanale i w ogóle jak doszliśmy do tego pięknego momentu, a może za 2 lata nagramy drugą rocznicę nagrywania cały czas Minecraft. A ja się przedłużam i zapraszam was do oglądania. A więc tak, na początku tak naprawdę teraz macie tu wklejoną miniaturkę. Zaczęło się od tego filmu, poradniki jak nagrywać, po prostu jak robić fajne miniaturki do Minecrafta. Było to rok równy i właśnie będę szczery, nie miałem wtedy zamiar nagrywać dla was cały czas Minecrafta. A dlaczego? Już tłumaczę. Chciałem nagrać kilka odcinków z tego i uznałem, że to będzie fajne i później wrócić do nagrywania Fortnite'a, Longstead 6, no i innych takich gierek, co nagrywałem. Lecąc dalej, uznałem, że granie i nagrywanie Minecrafta sprawia mi przyjemność i jest to naprawdę, ale to naprawdę ciekawe i fajne to, co robię. Wyświetlenia też były spoko. Dlatego zacząłem nagrywać takie coś jak na przykład tunele minionków, albo na przykład jak zbudować żołnierskie właśnie budowle. Albo na przykład jak zbudować willę w Minecraft lub leśniczówkę, coś takiego właśnie. No i zrobiłem to. Zrobiło to dosyć spoko wyniki. Zacząłem nagrywać takie właśnie serie survivalowe jak Blockstar X, który nie wyszedł za dobrze, bo opuściliśmy się z tą serią, już w ogóle nie nagrywamy. Pewnie nikt z was nawet nie pamięta tej serii, bo miała kilka odcinków, chyba nawet 2 podejrzę, więc lipa. Ale dobra. Lecąc dalej, dosłownie nie pamiętam jak to było, ale później z tego co pamiętam, nagrywałem coraz więcej takich jakby ala bzdetów, ala nie bzdetów. No, dla mnie to były ważne filmy, ale no. Były to takie filmy jak dalej, tunele i takie podobne filmy. Po prostu budowałem na moim kanale coraz więcej ciekawszych filmów. Aż w końcu zdecydowałem się z Kamykiem, w sumie grać na takim serwerze jak właśnie Miasto. Miasto to był taki serwer, gdzie nagrywaliśmy o takie odcinki. Taki, taki i taki. No i co najważniejsze, fajne to było. Ale po kilku dniach już nie mieliśmy pomysłów do nagrywania. I Kamyk też nie wiedział za bardzo, co nagrywać z Minecrafta. Bo nagrywaliśmy oczywiście poboczne filmy. Takie solowe nawet minecraftowe filmy. Oczywiście na moim kanale jest o wiele więcej minecraftowych filmów. Podejrzewam, że w rok nagrałem ponad 100 filmów minecraftowych, więc to i tak jest bardzo dobry wynik. Ale idąc do rzeczy, pomyślałem, że stworzę własny serwer, gdzie będę grać z moimi kuzynami, kolegami, znajomymi właśnie na rodzince MC. I od tego się zaczęło bardziej właśnie nagrywanie Minecrafta. Tak naprawdę, gdyby nie rodzinka MC, nie wiem, czy dalej bym nagrywał Minecrafta, bo ten serwer ma do mnie wielkie, jakby to powiedzieć, znaczenie. Dla mnie ma wielkie znaczenie ten serwer. A dlaczego już tłumaczę? Bo sama atmosfera, która tutaj panuje, nie jest zawsze idealna, będę szczery. Są kłótnie poza nagrywkami tutaj, ale z tymi ludźmi mi się fajnie nagrywa, fajnie mi się prowadzi content minecraftowy. No teraz właśnie w tym momencie, gdzie stoimy, to no trochę mniej osób gra na tym serwerze, ale uwierzcie mi, że to się rozkręci jeszcze za chwilę znowu, że zaraz znowu będzie rozkręcona rodzinka MC. No i co mogę powiedzieć?
Gdyby nie rodzinka MC, tego wszystkiego by nie było. A myślę, że widzowie, którzy są tutaj, to pokochali ten serwer również tak dobrze jak ja. Macie naprawdę bardzo dużo odcinków, chyba podejrzewam 40 jak na razie z rodzinki MC, więc jest co oglądać z niej. Są stare, jak i nowe filmy dalej. Ale co najważniejsze, z Kamykiem też nagrywamy Mindsurf, czyli survivalową serię, gdzie wróciliśmy do survivalów sobie. No i co widzowie? Myślę, że to tyle z tej rocznicy. Mam nadzieję, że to co powiedziałem wam wystarcza i myślę, że niczego zbyt szczególnego nie pominąłem. Ale naprawdę chcę wam wszystkim podziękować za to, że tu jesteście. To nie jest specjal za 10 tysięcy, ale naprawdę to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Dziękuję wam bardzo, ale to bardzo mocno. Bo wiadomo, że słowa to słowa, ale naprawdę to wiele dla mnie znaczy. Dziękuję, że ze mną byliście i jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Napiszcie w komentarzu jakiś miły komentarz, a przypnę wam serduszko. Napiszcie hashtag rocznica, a przypnę wam oczywiście serduszko. I jeszcze w komentarzu wam dam żółtą emotkę serca z podziękowaniem. No i co, ja byłem Alimitrox. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo wtedy będzie druga rocznica za kolejny rok. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnych odcinkach. No i co, cześć!